7 listopada zapraszam na spotkanie ludzi dobrych woli, normalnych ludzi, dla których tak naprawdę różnorodność jest zwykłym zjawiskiem ludzkim. Chrześcijaństwo ma swoje pochodzenie na Bliskim Wschodzie i przeciętny Polak utożsamia się z tą wartością, która nie ma swojego rodowodu nad Wisłą, tylko jest z importu. Bez cyferki zero nie byłoby internetu, a przecież ani Rzymianie, ani Grecy nie wiedzieli, co to jest zero. Hindusi to wymyślili, przekazali Arabom i Arabowie to przekazali Europie. Można długą listę wymienić rzeczy, które uważamy za nasze, które są uniwersalne. Nie są ani afrykańskie, ani europejskie, ani azjatyckie. Przestały po prostu być są zwykłymi wartościami ludzkimi. Próby nadawania tożsamości, czy narodowości i tak dalej, tym wartościom, które są ogólnoludzkie, uniwersalne, jest zwykłym nieporozumieniem. I o tych wartościach ludzkich, żadnych europejskich, afrykańskich czy azjatyckich, będziemy wtedy rozmawiać, czyli o normalności.